Nie spotkałem się ze świadectwem kogoś, kto by pamiętał, że ten zegar chodził, czy wybijał godziny. Mówi ksiądz Adam, proboszcz parafii w Radawnicy, w której na wieży nieczynnego od lat poniemieckiego kościoła widnieje stary, zabytkowy zegar. Przez wielu zapomniany, przysłonięty szpalerem drzew, dawno przestał być ozdobą. Jak cały kościół świętego Stanisława, wymaga pilnego remontu. I taki zostanie przeprowadzony. Bardzo się cieszę, że powstała taka inicjatywa uruchomienia zabytku, może bardziej romantycznego, ponieważ mamy takie czasy, że każdy swój zegarek ze sobą nosi. Naprawy blisko 90-letniego zegara podejmie się pilski mistrz zegarmistrzostwa Henryk Chrust, który na swoim koncie ma wiele podobnych reanimacji od lat nieczynnych zegarów z przedwojennym niemieckim mechanizmem. Jak szacuje zegarmistrz, doprowadzenie radawnickiego zabytku do stanu używalności zajmie około 2 miesięcy. Najwięcej czasu zajmie czyszczenie. W 99% będzie na oryginałach, także... Mało będę wymieniał. Na pewno liny będę wymieniał, na pewno cięgna, czyli druty do młotków i tak dalej. To będzie wymienione, bo to już jest lata pracy i zniszczone, zardzewiałe. Zegar został wyprodukowany w 1929 roku przez niemiecką firmę należącą do braci, których pracę do dziś można znaleźć na terenach w okolicach Piły. Choć mało kto zna historię tego urządzenia, wśród mieszkańców Radawnicy znaleźli się miłośnicy historii, którzy chcą ją ocalić przed zapomnieniem. I żeby nie zapomnieć o zabytkach, które są tutaj jeszcze, no pozostały po dawnej społeczności. Pan Dariusz, który zobowiązał się do obsługi zegara, pokazuje nam kolekcję niemieckich widokówek z Radawnicy, na których bez trudu można rozpoznać kościół świętego Stanisława. Renowacja zegara razem z jego demontażem to koszt rzędu 8 000 zł. Do tego jeszcze dojdą naprawy dodatkowe. Wszystkie sfinansuje gmina, przeznaczając dotacje w wysokości 10 000 zł. Jest tam szereg takich balkonów drewnianych, szereg elementów, które są mocno zniszczone i trzeba będzie je wymienić po to, żeby kiedy zegar będzie już wyremontowany, żeby można było mu zapewnić właściwą obsługę, konserwację, no i żeby to się odbywało w sposób bezpieczny przede wszystkim. Być może już niebawem w miejscu, w którym zdaje się czas się zatrzymał, zatętni nowe życie, a radawnicki zegar będzie wybijał wyłącznie szczęśliwe godziny.